części. Tymczasem pytanie Lid, proszę. Panie pośle, chciałbym pana zapytać no, również jako człowieka, ale przede wszystkim jako przedstawiciela partii koalicyjnej. Czy wykażecie jako PSL pełną determinację w jak najszybszym powołaniu komisji śledczych, tych, które miały być powołane jeszcze w poprzedniej kadencji? Chodzi mi tutaj zwłaszcza o komisję do spraw śmierci Barbary Blidy i w sprawie prowokacji CBA w Ministerstwie Rolnictwa. I czy wykażecie pełną determinację w podjęciu innych działań, które no, zaprowadzą ministra Zbigniewa Ziobro tam, gdzie jego miejsce, czyli przed Trybunał Stanu? Ja bym prosił, żeby nie wydawać wyroków przed sprawą i przed orzeczeniem sądu. Zadeklarowały wszystkie siły polityczne, uwaga, łącznie z Prawem i Sprawiedliwością, że po wyborach w spokojnym czasie wyjaśnimy te sprawy. I bardzo ważne jest, abyśmy wyjaśniając te sprawy przestrzegali procedur państwa demokratycznego nie, i tak. parlamentu. W związku z tym to nie jest zadanie dla rządu, jak sugerują niektórzy nerwowi politycy, ale zadanie na szybkie powołanie i sprawne przeprowadzenie całego tego procesu, bo jesteśmy to winni nie tylko opinii publicznej, jesteśmy to winni polskiej demokracji, aby w przyszłości nie było co do tego żadnych dwuznaczności, czy miały miejsce tak, jak pan uważa, czy jednak nie było tego fundamentalnych podstaw do tego typu zarzutów. Dziękuję.